Witam drogie lwy na kanale Vitarot. Cześć i mi się kłania. To czytanie dla Was, dla Ciebie lwie, na nowy rok. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą z każdym współgrały czy rezonowały. Jak zwał, tak zwał. No wiecie, to jest tylko jedno czytanie na Was wszystkich. Bierzcie to, co czujesz, że to jest dla Ciebie, a resztę zostaw innym. Cóż, dla lwa będzie chciało się pokazać na nowy rok 2025. No. Cóż dla Ciebie, lwie? Cóż my tu mamy? Lekcja, którą wynosisz z poprzedniego roku, 2024. Może miałeś jakieś straty materialne? Może miałeś jakieś tajemnice wstydliwe? Coś tutaj nie grało. Jakieś tutaj były oszustwa. Dziesiątka denarów. Może źle ktoś Ci coś doradził. A możliwe, że to Ty doradzałeś innym. Jakieś tutaj jest oszustwo. Jakieś straty. Nieczyste intencje. A może się żeniłeś w tym roku, 2024, i stwierdziłeś, że popełniłeś błąd i zacząłeś chodzić swoimi ścieżkami, że tak ujmę. Co nie było dobre dla Twojego związku. Jakieś oszustwa finansowe się tutaj pokazują. Jakaś sfera materialna nie poszła tak, jakbyś chciał. Czy byś chciała. No dobra, patrzymy dalej. Wyzwania, które może przynieść nowy rok. Król mieczy. To jest ktoś inteligentny, bezstronny, szanowany. To może być urzędnik dla Ciebie. Dobra, popatrzymy. Król mieczy. Ego. Ósemka kielichów. Mam wrażenie, że tutaj twoje ego wzięło wyzwania na ten rok. Ego. To jest nic innego jak diabeł, słuchajcie. Mam wrażenie, że ty odejdziesz od
osoby toksycznej w Twoim życiu? Mogą to być rodzice, może to być partner czy partnerka. Może dojść do rozwodu. To jest odejście. Takie zaakceptowanie odpowiedzialności za swoje czyny. Być może nie zawsze byłeś w porządku. Odchodzisz od używek u części z Was, tak? Od jakichś uzależnień. Może nawet byłeś uzależniony czy uzależniona od jakiejś osoby. I tutaj też się to kończy w tym roku. Taka zimna kalkulacja. Albo rzeczywiście może chodzić o rozwód. Na czym się najbardziej skupić powinieneś w tym roku? W 2025. Rydwan. Będziesz godzić wiele ważnych spraw naraz. Będziesz zdeterminowany, miał silną wolę, żeby coś dopełnić. Uznanie społeczeństwie. Myślę, że też będziesz miał wiele wyjazdów. Nie wiem, czy tutaj chodzi o wyjazdy służbowe, czy po prostu zabawę. Zabawa jednak. Spotkać się będziesz z ludźmi. Z którymi będziesz tworzyć coś nowego. Będzie Was łączyła wspólna pasja. Będziecie świętować sukces wspólny. I będziesz miał doskonałą reputację. Elewie. W każdym razie tutaj coś rusza z kopyta i bardzo szybko. Będziesz robić to, co kochasz. Bo każdego z Was będzie to zupełnie coś innego, więc ja już nie będę wnikać, tak? Także tutaj będą te okazje, będziesz te okazje wykorzystywał, czy będziesz wykorzystywała. Przyjemne, spożyteczne, bym powiedziała nawet. Nie, to jest na czym się będziesz skupiał. Pomyliłam trochę. Tutaj się będziesz skupiał na tej pracy z innymi, a tutaj będzie okazja do wykorzystania. Chociaż powiem Wam, że wiele się też nie pomyliłam. Bo ósemka Buław mówi też o rozmowach przez internet, o wyjazdach, tak? To będzie intensywny rok w działaniu, realizowaniu siebie. No. Oj, lwiątko ty moje. Przebudzenie. To jest takie po jakiejś przerwie. Będziesz coś rozmawiasz z kimś przez internet, analizować będziesz coś, tą rozmowę, te różne możliwości. No i tutaj dotyczące rodziny, czy dotyczące przyjaciół. Także będziesz przyglądać się tym sytuacjom w rodzinie, u części z Was, swoim dzieciom, swoim partnerom. Docenisz to, że są z Tobą, że wytrzymują z Tobą, albo no, nawet może chodzi tylko o przyjaciół. No nie wiem, to jest ogólne czytanie. Ja sobie tylko gdybam, wiecie. Więc tak to tutaj wygląda. Będziesz skrupulatnie wykorzystywał okazję. Przebudzisz się, zaczniesz działać, tak? W określonych kierunkach. Co mi się tutaj tak wszystko posypało? I co na koniec?
jaki będzie główny temat tego roku? Równowaga. Odzyskasz równowagę wewnętrzną. Będziesz łączył pomysły innych ludzi z własnymi pomysłami i tworzył coś niezwykłego. Udane kompromisy. Wykażesz się cierpliwością, Lwie. Księżyc i Mak. Kurczę, wszystko duże arkany. Arkana. Księżyc, czyli co? Będziesz kierował się swoją intuicją, swoimi snami. A potem czarował. Czyli będą przychodzić do ciebie te pomysły, które będziesz mógł wdrażać w życie. Odzyskasz tą równowagę wewnętrzną. Będziesz współpracował z innymi. Odkrywał różne swoje tajemnice, swoje pasje. No pięknie. Lwiątka. Dobrze. Co mają aniołki do powiedzenia dla lwa na ten nowy rok? Masz pytanie do aniołów? Zapraszam. Na koniec zobaczymy kartę pozytywnej kreacji. Wielkie, szczęśliwe zmiany, Lwie. I jeszcze jedna karta. I właściwy moment na wielkie, szczęśliwe zmiany. Ten nowy rok. A jeszcze jedna, bo kurczę. Spytaj swoje anioły. O co tutaj chodzi? Myślę, że odpowiedzi są w tobie, Lwie. Warto medytować, warto wsłuchać się w swój wewnętrzny głos. Niewłaściwy moment. To jest pytanie. Myślę, że ty dojdziesz do tych odpowiedzi. O co tutaj chodzi? Myślę, że teraz jest niewłaściwy moment, ale on przyjdzie na te wielkie, szczęśliwe zmiany. Po prostu musisz troszeczkę poczekać. Wykazać się cierpliwością. Dobrze. A cóż na to karty pozytywnej kreacji dla ciebie, Lwie, na ten nowy rok? Karta miłości. Twoje serce zabije mocniej. Miłość nadejdzie w swojej najpiękniejszej formie. No proszę. Słuchajcie, to wszystko już z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanie wam się podobało. Ja życzę wam wspaniałego nowego roku. Bawcie się w tego Sylwestra w towarzystwie. Czy bez towarzystwa, jak tylko chcecie, jak wolicie. Życzę wam szczęścia, spełnienia marzeń. No i mała prośba. Bardzo proszę o subskrypcję, komentarze i łapki w górę. Trzymajcie się. Do następnego razu.